Siemaneczko, Agrahaj, witam was bardzo serdecznie. Zapraszam na mini opening z racji przekroczenia 1000 widzów w mojej grupie Armia Gravejna, na którą was, do której dołączenia was serdecznie zapraszam. Wykrzyknik FB na moim czacie, również link w opisie tego filmika. To jest paczuszka z Brawla, więc zacznijmy od paczuszki z Brawla. Od razu się posypało Pyroblast Face. No i czy będzie 15 w 15 pakietach jakaś legenda? No zobaczmy. Brakuje mi chyba jeszcze z takich grywalnych legend Hobarta do Pirate Warriora, którym i tak nie gram, ale złoty Jade Lightning, bardzo fajna karta. In my opinion troszeczkę imba. Za 4 mana, 4 obrażenia jeszcze małego ludka nam robi, albo i dużego, jeżeli już trochę tych Jade Golemów pozagrywaliśmy. Ale no, oczywiście szaman był za słaby, trzeba było go wzmacniać, Blizzard bardzo dobry. To co, zobaczmy czy tutaj, och, już epic jest, jestem zadowolony. Chyba drugi epic na tym openingu, więc zróbmy szybkie małe podsumowanie. 15 paczek, dobra. Okej, ta karta jest troszkę niedoceniana u druida i chyba według mnie słusznie. Obecnie cały czas bez legendy. Ale 5 paczek, czego my oczekujemy, otwartych. Docelowo przy około 20 paczkach średnia wychodziła taka, że legenda się otwierała. Ale słyszałem openingi od widzów, w których rzeczywiście działo się o wiele więcej tych legend. Na przykład na 80 paczek, 7 legend otwartych. No, bez szału, ale Armor Smith podobno do jakiegoś Taunt Warriora, fajna opcja. Ale ten deck jeszcze się dopiero tworzy. Okej, okay, przynajmniej nie Milfik. Solidne. 2,40, 1 złota. Give a friendly beast +2/+2. Do druida 5. Kurczę, ty. No, może będzie grało. Nobody knows, takie Yeti za 5 mana 4-5. Hide and catch, bez szału. Czy będzie legenda? Czy będzie to Hogarth? Czy tam Hobart chyba, tak się dokładnie mówi. No nie, ale kurczę, cały czas te złote karty jakieś się rodzą, więc nie jest źle. Nie jest źle. Cieszę się bardzo z tego Jade Lightninga złotego. O, to jest 140. Dobra, 5 ostatnich paczek. Blizzard, please! Bum, 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 bum. Może na szybko, teraz ze spacji pojedziemy. Bum, bum. Otwieruj! Nie ma legendy. Dobra, w sumie to całkiem nie zapadlinka. To może z 1000 legend, jak 1000 widzów w mojej grupie widzów. Feel Orc Soul Fiend. At the start of your turn, deal 2 damage to this minion. Mieszane uczucia mam, ale zobaczymy. Zawsze to epic. To chyba był już trzeci epic. Trzeci albo czwarty. Nie, trzeci. Więc w 16 paczkach na razie 3 epiki i trochę złotych kart. Bez żadnej legendy. Soczyście, bez szału. Ale muszę wam powiedzieć, że jestem zadowolony. Dlaczego? Bo pojawiła się w mojej kolekcji złota karta i jest nią Jade. Za 4 mana, 4 obrażenia, szamanowa karta Jade'owa. I bardzo się z tego powodu cieszę, bowiem prawie całego złotego szamana się ma. Tak, Jade Lightning. Chyba najfajniejsza karta. No, bez szału. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Zapraszam was do odwiedzania mnie na Twitchu. Bajo, bajo!